Dzień dobry, znalazłem w internecie ten numer, bo tu pisze, że jak ktoś ma problem z alkoholem, to musi zadzwonić. Może zadzwonić, tak? No to ja mam problem z alkoholem. A na czym on polega? Skończył się. Co się skończyło? Alkohol. No i co mam zamierzyć? No nie wiem, chciałem kupić nową buteleczkę wódki, ale proszę pani, fundusze na to nie pozwalają. To może lepiej z alkoholu zrezygnować. Nie, alkohol jest dobry. No to rzeczywiście jest problem. Ale czy ten telefon ma oznaczać, że chciałaby pani czy pan podjąć leczenie? Nie, ja bym chciał 15 zł pożyczyć, bo mi brakuje. No to takiej możliwości nie ma. Ani tutaj w centrum, ani telefonicznie. Ale pani przelew tutaj mi pierdzielnie na konto i ja sobie kupię buteleczkę. Mówię pani, z chłopakami tutaj siedzimy i no mamy problem alkoholowy, alkoholu nie ma i jest nam smutno. Chce by pani, żeby nam było smutno? Chce pani powiedzieć, że jest problem z powodu braku alkoholu, tak? Tak. No to nasze centrum nie jest powołane do zabezpieczania alkoholu, ale raczej do zabezpieczania przed problemem z powodu używania albo nadużywania alkoholu. Ale proszę pani, proszę mnie posłuchać. W internecie pisze, jeśli masz problem alkoholowy, zadzwoń. Ja mam problem alkoholowy, dzwonię i pani nie pomaga. No co to jest dla pani 15 tak. zł? Dla nas to jest po prostu pół litra. Pomóc nie możemy. Nawet nam nie wolno do takiej pomocy. A to wstyd? Wstyd, trzeba pomagać bliźniemu. Ale w dobry. No dobry, alkohol jest dobry. To pani gwarantuje. My kupujemy zawsze najlepszy. Z wyższej półki, Żubróweczka, Absolwent, Sobieski czasami. No, każdy pije to, co mu smakuje, tak? A co pani smakuje? Pewnie gorzka żołądkowa, bo widzę pani taka wypalona, na kacu siedzi. A to browarka sobie opierdolimy, jak pani skończy. Znaczy, jak pani chce, nie? Tylko musi pani postawić, bo my z hajsem krucho. No niestety, to we mnie nie będziecie mieć kompana do rozwiązania tego problemu. No ale mamy tutaj problem właśnie, bo chcieliśmy sobie urządzić libacje alkoholowe, a tu widzę, że nie. Już dzwonimy już na czwarty numer i zawsze nam mówią to samo, proszę pani. To oznacza, że coś w tym jest i może należałoby pomyśleć o innym rozwiązaniu. No też mam drugie pytanko, bo tam też pisze, że pomagacie z problemami narkotyków. Tak. No to też mam z tym problem. A na czym on polega? Marycha mi nie rośnie. Zasadziłem i nie rośnie. Oj, to nawet mi nie przykro, że nie możemy pani pomóc w tym. W rozwiązaniu tego problemu, że marycha nie rośnie. I jeszcze mam taki problem, bo pani już po raz piąty zwróciła się do mnie na per pani, podczas gdy jestem mężczyzną. Jeśli pani mi nie wierzy, to ja wyślę zdjęcia genitaliów i się skończy po prostu. Bo jestem po prostu zażenowanym brakiem kultury i edukacji po prostu tutaj. No ale ja na początku rozmowy powiedziałam, bo nie wiem, czy rozmawiam z panem, czy z panem. To proszę się wsłuchać, bo co pani robi? A słyszę pogłos o sposób zwracania się. A słyszę pogłos w słuchawce i niewyraźny jest pani głos. No to jak pani coś tam niewyraźnie, no to rutinoskorbin polecam. A dziękuję za radę, może skorzystam. No. Ja, bo wie pani, tutaj już nam się koka skończyła, to nie wiem, ja sobie też chyba pierdolnę działkę Gripexu. To dobrze wchodzi. Może pomoże. No. To widzi pani, no właśnie ten problem z narkotykami, nie rośnie mi marycha. To co pani... No po prostu zasadziłem 2 miesiące temu i jeszcze się nawet nie wybiło. Nie, ja myślę, że to umarło. Nie mam wiedzy na ten temat. No to jak pani się chce narkotykami zajmować, jak pani nie ma wiedzy na ten temat? To po prostu jest wstyd i hańba. Ale ja nie zajmuję się hodowlą narkotyków. A tego się nie hoduje. To nie są świnki. Pani się nie bawi w pasterza.
Trzeba być po prostu ogrodnikiem, tak jak ja. Więc pani mi na żaden z dwóch problemów nie pomoże, tak? Nie. A to niech pani się postawi w tej sytuacji. Ja teraz na przykład skoczę z budynku, zabiję się, sprawdzę mój numer telefonu, dzwonię na telefon zaufania, pani mi nie pomogła. Jak się pani poczuje? Będzie pani na sumieniu miała moją śmierć. No, myślę, że nie, bo ja proponuję, żeby zrezygnować z alkoholu albo z narkotyków. Ale pani daje tutaj taką opcję, która jest, nie istnieje. A, da pani hajs, B, skoczę z budynku. Niepotrzebny skreśl. To może ja, u mnie się nie wyświetla pana numer, ale to może ja profilaktycznie zadzwonię. I ktoś zainteresuje się i ubiegnie pana zamiar. A to co, przyniesie hajs na wódeczkę? Nie, oczywiście, że nie. A to nie, to niech pani się nawet nie fatyguje. Z leszczami nie rozmawia. A to nic, wie pani, to ja pierdolę taką pomoc. I nie wiem, dobranoc. Rozumiem. Pani rozumie, że pierdolę tą pomoc kompletnie, bo mi nie pomogła. Tak. Okej. Okay. No, to do widzenia. I proszę tak nie stękać pod nosem, bo to jest wkurwiające. Do widzenia, dobranoc.